Dzień dobry, witam Was serdecznie. Rozpoczynamy kolejną realizację i dzisiaj na pierwszy rzut idzie materiał typu sklejka, po którą czasami oczywiście sięgam. Tutaj sklejka 12 mm, ale dość ciekawa, bo jest bardzo, bardzo lekka. Wydaje mi się, że spokojnie nada się na to, co będziemy chcieli wykonać. Czyli oczywiście tutaj rozcinamy, formatujemy tak naprawdę co do milimetra. Oto w końcu jest piła formatowa duża. Tutaj wykonuję w ręk na... Właśnie, poczekajcie. To będzie na górny element szafki. No i tutaj byłem troszkę ciekawy, czy uda nam się to wcisnąć, ponieważ frez ma dokładnie 12 mm i materiał również 12 mm, ale jak troszeczkę się pozałamuje papierem, to jest się w stanie wcisnąć ten jeden element w drugi, więc jakoś to przeżyjemy. Co dalej? Tutaj Arek szlifuje te formatki, ponieważ te płyty gdzieś tam stały trochę czasu, więc trochę kurzu już załapały. Szlifierka, akcja błysk i gotowe. No i teraz pierwsze pasowanie. Byłem ciekaw, czy uda nam się to wszystko powciskać, bo tutaj sama konstrukcja szafki nie jest do końca taka standardowa, jakby to powiedzieć właśnie. I robimy to oczywiście bez kleju, na sucho, tak żeby sprawdzić, czy wszystko będzie pasowało. I wydaje się, że raczej być powinno ok. No więc co, możemy to z powrotem rozbierać. A tutaj kolejny element, który będzie nam potrzebny. Jestem ciekaw, co myślicie, do czego to będzie służyć. Mamy tutaj dość twardy egzotyk. Jest on przygotowany na wyrówniarce, później przerzucamy to na grubościówkę. Mamy z dwóch stron idealnie zrobione równoległe płaszczyzny. Następnie pilarka formatowa, tniemy to na wąskie dosyć listwy. I to będą, słuchajcie, nasze prowadnice. Prowadnice tym razem do szuflad, ponieważ w tej szafce będą cztery takie same wymiarowo szuflady. Więc pomyślałem, że nie będziemy korzystać z żadnych innych systemów prowadnic, tylko zrobimy to wszystko drewniane. Można oczywiście w zależności od grubości ścianek bocznych zrobić prowadnicę w różny sposób, ale tutaj będzie to wykonane w takim, powiedzmy, ułożeniu, że te listewki, które teraz są obrabiane, będą podpierały szuflady od spodu, zamiast wchodzić w ich boki. Wydaje mi się, że to jest fajny sposób. Nie trzeba wtedy się bawić z wręgami właśnie w bokach. To jest ważny element całej pracy, czyli ułożenie równoległe właśnie tych prowadnic w dwóch bokach. Czyli tutaj widzicie, korzystam z takiego przyrządu, który ma na stałe trzy zderzaki, ponieważ czwarta szuflada jedzie wtedy po spodzie naszego korpusu, a tutaj te trzy zderzaki na stałe ustalają wymiar. I co ważne, ten układ, który widzieliście, jest przekładany z lewej strony, z lewego boku na prawy bok szafki i wtedy mamy 100% pewność, że szuflady nie będą się bujać. Bo to jest chyba największy taki problem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś robi to niedokładnie, no to wkładamy szuflady i nagle się okazuje, albo półkę i nagle się okazuje, że ups, coś nie działa. Tutaj kolejne znowu cięcie formatowe. Szykowałem materiał na co? Na półki oczywiście. Przepraszam, nie na półki, tylko na szuflady. Dobra, a tutaj znowu już, żeby nie marnować czasu, albo też żeby robić kilka rzeczy równolegle, to przerzuciliśmy się na sekundę na posklejanie pierwszego korpusu. Czyli góra jest sklejona, a tył będzie przysztyftowany, czyli na takie malutkie gwoździki, które są wbijane automatycznie, ale również tam pojawił się klej.
Pamiętajcie też przy budowaniu takich korpusów, aby na końcu sprawdzić jednak przekątną, bo może się okazać, że gdzieś te na przykład ściski albo sama przy samym składaniu jednak powstał jakiś dziwny kąt. A teraz bierzemy się za budowanie szuflad. Zastanawiałem się, w jaki sposób sam zbudować same skrzynki szuflad i pomyślałem, że tego chyba przyrządu jeszcze nie używałem, nie pokazywałem, więc wykonamy to na pantorouterze i wykonamy połączenie typowe stolarskie, czyli połączenie palcowe. Super prosto się to robi. Również chodziło mi o to, żebym mógł wykonywać kilka boków jednocześnie. Tutaj przy tej grubości szuflady myślę, że do trzech bym zmieścił, ale zależało mi na tym, żeby też absolutnie nie było żadnych wyrwań z góry i z dołu, dlatego było robione na dwie sztuki. Teraz wykonuję wpust na dno szuflady, a dno wykonamy ze zwykłej płyty HDF, czyli 3 mm. Rzas piły ma 3,2, więc da się to wszystko wcisnąć, choć nie jest prosto. Czasami uważajcie, bo HDF-ka również potrafi troszeczkę naciągnąć wilgoci i ten wymiar się lekko zwiększy i wtedy będziecie mieli problem, tak jak ja. Tutaj właśnie dlatego też, żeby tego uniknąć problemu z wciskaniem, znowu załamuję sobie krawędzie papierem, a następnie mogę zabierać się za sklejanie całości skrzynki. Wciskam to dno i tutaj mimo tego, że to dno ma tylko 3 mm grubości, to przy tej wielkości szuflady, kiedy mamy wpust z każdej strony ścianki, to dno raczej się nie powinno uginać, co będzie na pewno problemem przy większych gabarytach szuflad. No i dobra, i tutaj również pamiętajcie przy sklejeniu takiej skrzynki, żeby sprawdzić przekątne. Zostaje ostatni etap prac, który no niestety znowu jest trochę czasochłonny, bo tutaj mamy lakierowane, zdecydowałem się na lakier poliuretanowy i dwie warstwy, więc myślę, że prawie 2 dni to wszystko schło na dwie warstwy. Kwestia poskręcania. Mamy już powiercone otwory we frontach, otwory w skrzynkach i możemy zabierać się za montaż, czyli uchwyty. Uchwyty wykonane są, zobaczcie, z takiego egzotycznych listew, pofrezowane czy nadana taka faza. To naprawdę bardzo dobrze się chwyta. Nieważne z której strony te szuflady, czy z lewej, z prawej, czy na środku, spokojnie jesteście w stanie taką szufladę odsunąć czy wysunąć. Zaczynamy oczywiście od dołu. Mam tutaj oczywiście też te wysokości frontów już pomierzone i zrobione tak dokładnie, że na pewno to będzie pasować. Kwestia przymocowania frontów szuflad do skrzynki. I od dołu idąc, tam miałem chyba milimetr, a później widzicie, korzystam sobie z takich plastikowych, wydrukowanych szabloników. To są szablony 2 mm. Mam różne, ale to są dwójki, więc szczelina jest 2 mm. No i tutaj oczywiście idąc od dołu to jest prościzna, ale dojdziemy do szuflady górnej i tutaj nie jestem pewny, czy już wam kiedyś to pokazywałem, ale wydaje mi się, że tak. Czyli korzystam z takich specjalnych przyrządów, które łapią front z boku. Następnie ten front pozycjonujemy do skrzynki, ustawiamy jak pasuje, łapiemy na 2 wkręty i gotowe. No i zobaczcie, szafka zrobiona, szuflady elegancko działają. Wszystko, myślę, że wymierzone było co do milimetra i faktycznie się tak sprawdziło. Ja mam jeszcze projekt zrobiony w SketchUpie po to, żebym mógł odtworzyć tą szafkę dla kolejnych strugnic, które już niebawem dotrą. To będzie miejsce pracy dla części z was,
dla osób, które będą chciały odwiedzić Dom i Drewno, jakie sprzęty tu będą, to myślę, że jeszcze w kolejnym odcinku pokażę Wam, bo będzie tutaj całkiem sporo załadowane. Mega narzędzia, tyle Wam powiem. I można byłoby sobie tutaj zadać pytanie, czy warto się bawić w takie budowanie mebla, tak? Czyli tutaj mamy 100% drewna, czy tam płyty stolarskiej albo sklejki plus drewno lite, zamiast na przykład prowadnice systemowe albo prowadnice kulkowe, o rolkowych nie wspominam, bo to jest totalna porażka. I teraz zobaczcie, mamy zrobioną tą szufladę. Jeśli tutaj posmaruję woskiem, zwyczajną świeczką, to słuchajcie, to naprawdę będzie rzecz niezniszczalna, praktycznie, no nie da się tego zetrzeć. Nawet najlepsze mechanizmy takie, powiedzmy, do kupienia, tak, gdzie mamy szufladę wraz z prowadnicami, wtedy oczywiście mamy jakiś pełen wysłup jeszcze, albo cichy domyk, tutaj raczej bym tego nie stosował, ale warto byłoby policzyć swój czas na stworzenie takiego mebla versus na przykład szuflada systemowa, gdzie mamy praktycznie całą szufladę, możemy tylko zamocować ją do korpusu, bo może się okaże, że wasz czas pracy jest cenniejszy niż taki zestaw gotowca. To już zależy do Was. Ja tutaj chciałem pokazać wykonaną w takiej technice. Mamy tutaj jeszcze u góry taką dosłownie na 20 mm górną część szafki, która jest osłonięta z trzech stron. To tylko chodzi o to, że jeśli będziemy mieli jakieś narzędzia, nie wiem, i maki czy coś tam, możemy sobie tam wrzucić na tą półkę i to nie będzie nikomu wadziło. Również przez te otwory, oczywiście tutaj od imaków, całe wióry czy jakiś pył, zamiast spadać gdzieś tam do szuflady, no to oczywiście spada na tą powierzchnię, a że ona jest zamknięta z trzech stron, po pracy możemy odkurzaczem to zebrać i to wszystko. Także szafeczki jak malowane, skończone. Zapraszam Was serdecznie na kolejne nagrania. No i oczywiście tradycyjnie pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze to jest Wasz ukłon w stronę nas, czyli Dom i Drewno. Do zobaczenia, cześć.